Zapraszam na kolejny piękny dzień mojej przygody, w którym mój cel jest bardzo prosty: złapać największą rybę, jaka istnieje na Roblox Fish, czyli symulator łowienia ryb. Tak chyba można by było to najłatwiej nazwać. Mam aktualnie poziom 5, przydałoby się, wiadomo, troszeczkę ten poziom podreperować i widzę, że mamy tutaj, nie wiem, czy to jest jakiś latający Holender, czy o co chodzi, ale bardzo ładna łódka. Niestety mnie na razie na takie rzeczy nie stać, także trzeba wziąć się do roboty. I zobaczmy, jakie zadanie będzie miał dla nas tutaj ten gościu. Będę musiał złapać percha, albo percha, albo cokolwiek to jest. There is a currently Mutation Search. O kurde, czyli będziemy mutanty łowili zamiast normalnych ryb? Dobra, to mi się podoba. No i oczywiście tutaj mamy wędki. Na razie, powiedzmy sobie wprost, wędkę mam plastikową. Nie jest może najgorsza, bo udało mi się zainwestować, ale przydałoby się na przykład taką tutaj z karbona kupić sobie wędkę, albo taką za 6000. No zobaczymy, jak dzisiejsze połowy będą, bo nie mam pojęcia, czy wiecie, ryby będą brały, czy raczej będzie lipa. I w międzyczasie, gdy ja łapię swoją pierwszą rybę, upewnijcie się, że już subskrybujecie ten kanał, jeżeli oczywiście jesteście tutaj nowi, a jeżeli nie jesteście nowi, no to macie inne zadania. Czyli zostawić, oj, chwila, w tą stronę, zostawić łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli oczywiście lubicie łowić rybki. No zobaczymy, co uda się tutaj złapać. Muszę się przyzwyczaić z powrotem do tego sterowania, że tak to tutaj wygląda. I proszę, żebym od razu złapał tą rybę, na którą mam questa. I, okej, 4 kg. No wiadomo, chciałbym już łapać ogromne rekiny, megalodony i tak dalej, ale na razie musimy się po prostu zadowolić. A nie, przepraszam, o właśnie, taką rybką. O, i druga rybka, co to będzie? Ojejku. Nawet nie widać w ręce, że ja cokolwiek takiego trzymam, ale dobra. I właśnie, ja miałem jeszcze zobaczyć tutaj, jak to wygląda z tymi łódkami, ponieważ mamy tutaj jakiegoś gościa i może ja będę mógł kupić od niego tą łódkę? Porozmawiajmy z nim. Hej, jak mogę ci pomóc? Chciałbym zobaczyć moje statki. A, za 1500 czy za 6000? Okej, czyli no, to koszt... Aha, to nie jest na sprzedaż. Obstawiam, że to jest po prostu za robuxy. Mogę za 700 sobie kupić taką łódkę. A ile ja mam? Ja mam 800 kasy. No nie wiem, czy powinienem, a wiecie co? Kupię to po prostu. Cyk, spawn, zespawnijmy sobie i chodźmy, chociaż ja nie wiem, czy mam odpowiednią ilość tego miejsca, ale pójdźmy sobie do tej łódki i wypłyńmy na środek oceanu, żeby cokolwiek złapać lepszego. O, i odkryłem jakąś zatokę. Dobra, bardzo ładnie to wygląda, tylko wiecie co? Ja nie mam pojęcia, czy tutaj na przykład będą inne ryby i czym się różnią dokładnie te lokacje, dlatego weźmy sobie po prostu, usiądźmy, albo nie, zatrzymajmy się, pyk, i spróbujmy sobie złowić coś tutaj. Zobaczymy, czy rzeczywiście ta ryba będzie się różniła czymś jeszcze, czy na przykład, żeby łapać takie ogromne ryby, bo się dowiedziałem, że jest tutaj mnóstwo, ale to mnóstwo ryb, zwłaszcza jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę wagę, bo ja byłem przekonany, że wiecie, ta gra jest bardzo słabo rozbudowana i jest tutaj, nie wiem, powiedzmy 100 ryb na przykład, a okazuje się, że ich są setki tysięcy na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę oczywiście wszystkie kombinacje, ale ciekawi mnie, mówię, czy żeby złapać lepsze ryby, okej, sardynkę mamy, no to chyba bym musiał popłynąć po prostu bardzo daleko, ale na razie się zatrzymajmy tutaj, wiecie, no muszę trochę podbić sobie levela. O, i 6 poziom wbiłem, dobra, czy coś mi się odblokowało nowego, czy raczej nie? Jeżeli chodzi o moje rybki, no to wygląda to w ten sposób, nie wiem ile za nie dostanę, ale w sumie wyglądają naprawdę całkiem obiecująco i widzę, że tutaj jest na przykład merchant, wiecie co? Podpłyniemy sobie, a przepraszam, chyba tutaj muszę usiąść, tak, podpłyniemy sobie z rybką w ręce, z podkulonymi nogami, to jest całkowicie normalna rzecz. O, i który ty masz poziom, gościu? Ty masz poziom 8 i łowisz tutaj, więc może to nie jest zły pomysł, że ja tutaj sobie przypłynąłem. O, merchant, witam, witam. Chciałbym sprzedać, o tak, ten mój cały ekwipunek. Ile dostałem? 380. Okej, a na kolejną wędkę? A, chyba, że ja nie będę mógł kupić tutaj wędki, bo na przykład tylko na pierwszej wyspie sprzedają. Mówię, ja bardzo mało wiem na temat bait crate. Będziemy mieli miejsce na przynęty. O, czekaj, czy ja mogę to kupić? Za ile? Bait crate za 120. Nie, na razie tego nie będę robił. Chcę jeszcze się rozejrzeć po tej wyspie. O kurde, 28 kg ryba. Ty, dobra, już mi się to podoba. I tutaj, powiem wam tak, odkryłem coś bardzo fajnego i mam nowy cel. Nie wracam już na tamtą wyspę. Nie, 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 nie. Tutaj można kupić wędki i widzę, że jest jedna za 14 tysięcy. To kosztuje dużo, ale mamy taką za 7 tysięcy i wydaje mi się po prostu, że przygrinduję. A tu, czekaj, tutaj coś... A, jest jeszcze ta za 12 tysięcy. Nie wiem, czy powinienem ją kupować, czy nie, ale chwila, ja chcę zobaczyć moją największą rybę. Okej, 28 kg. Jo, pierdzielakie bydle. Ja muszę zobaczyć, ile w ogóle za to dostanę, bo będę przynajmniej wiedział, ile będę musiał tutaj posiedzieć, żeby to, wiecie, zarobić te 7 tysięcy. Tak, chcę sprzedać mój cały ekwipunek i mamy 355. No, trochę to mi zajdzie na tym. Czemu tutaj tyle osób łowi? Chwila, bo to może jest jakieś lepsze miejsce. Ja sobie wejdę na tą skałkę i zobaczcie, ile tu jest flag. Także może ja nie powinienem w ogóle tam łowić,
tylko tutaj. No za chwilę zobaczymy, co w ogóle uda mi się tutaj złowić. Pufferfish, 1 kg, okej, no dobra, czyli są po prostu jakieś nowe rybki, spoko, no to widzę, że po prostu dużo ludzi tutaj siedzi w tym miejscu, także nie wrócę sobie już na ten brzeg i zapisałem sobie spawn pointa, tutaj jest taki gościu, u którego można to zrobić, no i mój cel, mówię, to jest nazbierać 7000 na tamtą wędkę, nie wiem, czy nie powinienem na przykład wrócić sobie po jakąś na pierwszej wyspie, ale jako, że tutaj powiedzmy już zamieszkałem i tutaj się dostałem, no to tutaj przez przynajmniej chwilę sobie posiedzę. Dobra, już chyba wiem, o co chodzi z tymi flagami, to pokazuje miejsce, w którym ktoś złowił na przykład jakąś mityczną rybę albo legendarną, czyli w dobrym miejscu po prostu jestem, tutaj przed chwilą sobie siedziałem, ale przeszedłem tutaj w to miejsce, bo widziałem, że też jest tutaj troszeczkę flag. Dobra, zobaczymy, ile w ogóle kasy dostanę za... pokaż mi tą rybę, pokaż mi tą rybkę. No, ładnie wygląda, może będzie rzeczywiście coś warta, witam serdecznie, bardzo chciałbym sprzedać swój cały ekwipunek i dostaliśmy 458, także mamy no 1400, ale do 7000 jeszcze trochę. Ty, Dumbo Octopus to nie jest jakaś legendarna ryba chyba? Tak, to jest moja pierwsza legendarna ryba, ale wygląda naprawdę dziwnie, tak bym powiedział i nie wiem, po prostu dziwna ryba, ale pierwsza moja legenda, więc zobaczymy, za ile będę mógł ją sprzedać. Oczywiście cały czas, wiecie, prężnie farmię i oglądam sobie coś na drugim monitorze i mamy... Nie no, naprawdę? Za legendarną... A, chyba, że ja tego nie mogę sprzedać? Chwila, bo coś mi tutaj nie pasuje. Chcę sprzedać mój ekwipunek, tak. A, no, jak to? Dumbo Octopus, co ja mam z tym zrobić? O, co jest, rekin? Chwila, rekina złapałem dziw... Przecież ten rekin mnie po prostu gniecie. Oj, pięknie. Mój pierwszy rekin, którego złapałem. Nawet nie wiedziałem, że tutaj będę mógł coś takiego mieć. Ale mamy. Czekaj, czy to jest legendarna ryba? I nie wiem nadal, co mam zrobić z Dumbo Octopusem. Wpisałem sobie go na tym, jakby na internecie i nie wiem. Nie ma po prostu informacji. Także jeżeli ktoś wie, co ja mam zrobić z tą rybą, to proszę, napiszcie mi. 167. Chwila. To rekina też nie mogę sprzedać nagle? Dobra, to czyli ten gościu, on skupuje tylko gówno ryby. A co ja mam zrobić z legendarnymi super rybami, które tutaj mam. Dobra, podobno w menu mogę to ustawić. Okej, czyli rzeczywiście Enchant Relics. Nie, tego nie będziemy sprzedawali, bo chyba to jest jeszcze lepsze. Event Fish też nie będziemy, ale mityczne i legendarne ryby nie ma żadnego problemu, także w końcu będę mógł zobaczyć, ile dostanę za tego rekina i za tego oktopusa. Nie wiem, czy to jest najlepsza farma, czy nie aktualnie, ale wiecie, zostanę tutaj... Oj, czekaj, nie, ja chcę sprzedać cały ekwipunek. I 1150, czyli mamy już prawie 3000, wędka coraz bliżej. No i udało mi się złapać kolejnego rekina, nawet dwie sztuki tego i na przykład mam coś takiego, to jest jakaś, nie wiem, ryba shiny. Bardzo ładnie wygląda, świecąca, tu mamy na przykład jakiś negatyw, coś tam. To są jakieś chyba po prostu dodatkowe atrybuty, żeby te ryby były po prostu jeszcze bardziej rzadkie, ale chyba ta mi się najbardziej podoba z tych, które złapałem. Także zobaczymy, ile dostanę za tą pakę ryb, którą tutaj udało mi się złapać przez ostatnie chyba 10 minut. Tak, chcę sprzedać mój ekwipunek i mamy 2000, czyli mamy 5000. Jeszcze potrzebuję 2000, żeby kupić tą wędkę. Tak, to jest nadal mój cel, ale powiem wam, że to gra jest tak wciągająca. No siedzę tutaj już, żeby was nie skłamać, 40 minut po prostu i łowię sobie te rybki. Bardzo przyjemnie czas mija, dlatego jeżeli lubicie ryby, łowienie rybek w Robloxie, no to macie linka do gry w opisie, bo jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. O, i 10 poziom udało się wbić. Także dobra, z okazji tego idziemy sprzedać, dobra, poklikajmy sobie, idziemy sprzedać po prostu wszystkie ryby. Nic takiego ciekawego nie złapałem, szczerze mówiąc, więc nie wydaje mi się, żeby tutaj było dużo kasy. Chociaż może, tak, chcę sprzedać oczywiście swój mech. On mi powiedział po prostu mech, ale brakuje mi tylko 500 dolarów. Czy ja zawsze miałem minus 20 progress speed, bo coś mi tutaj nie pasuje, bo jakoś tak wolno mi idzie łowienie tej ryby i zobaczmy, co to jest. O, kolejna legenda, a czemu wiem, że to jest legenda? No bo tutaj jest napisane. Dobra, zobaczymy, czy za ciebie, pokaż w ogóle, jak ty wyglądasz, pyk. No, nie jest spektakularne. Jednak rekiny były po prostu troszeczkę lepsze. Ale chcę zobaczyć, ile za tą rybkę dostanę. Czy będę już miał 500 dolarów i będę mógł w końcu kupić sobie... Jest! Mamy kasę na nową wędkę, także od razu idę po nią, bo no, chcę zobaczyć, czy rzeczywiście będzie jakakolwiek różnica. Witam serdecznie, tak. Nie wiem, czym się te wędki różnią. Dobrą sprawę. Plastic equipment i teraz ja chcę sobie to steady. Okej, lure speed minus 60%, luck 35%.
100%, okej. Okay. Czyli po prostu będę miał większą szansę na złowienie jakichś takich lepszych ryb, jakichś legendarnych i tak dalej. Także zobaczymy, powiedzmy spróbuję sobie złowić 10 razy, 10 ostatnich jakby zarzuceń i zobaczymy, co uda się wyłowić. I finalnie złowiłem więcej niż 10 rybek i z takich ciekawszych na przykład mam taką przezroczystą. Widzicie? To jest jakiś pewnie mega shiny, rzadka ryba. Złowiłem chyba 3 rekiny, ten na przykład 149 kg ma, to jest największa bestia. Tutaj mamy kolejnego rekina, troszeczkę mniejszy jest, mamy kolejną legendarną rybę tutaj, ale nadal polowałem na tego zwykłego po prostu rekina, którego miałem tak nad głową, bo nie ukrywam, że chciałem go wstawić na miniaturkę. Więc pewnie po tym odcinku jeszcze i tak sobie połowię, żeby w końcu go wyłowić, ale ciekawi mnie, ile kasy tutaj zarobiłem. Tak, chcę po raz ostatni sprzedać dzisiaj, 2000. W sumie nie wiem, czy powinienem iść na kolejną wyspę, czy na razie sobie tutaj farmić, ale powiem wam tak, gra jest mega wciągająca, jak się już ma ten cel, czyli na przykład zbiera sobie na nową wędkę i tak dalej, bo no mówię, godzinę po prostu tutaj spędziłem łowiąc te ryby. Mam nadzieję, że wy też miło spędziliście czas oglądając ten film. Jeżeli był za krótki, to bardzo przepraszam. Kurde, właśnie, może być tak, że ten film na przykład ma 8 minut, a ja spędziłem tutaj godzinę. Także postaram się, żeby kolejne odcinki były dłuższe.